Pierwszy dzień września to nie tylko początek roku szkolnego, ale też meteorologicznej jesieni. I jutro odczujemy już chłodny powiew. Małgorzata Rumszek, oto szczegóły prognozy. Wyż z centrum nad Szwecją, który jeszcze dziś zaznaczał swój wpływ w naszym regionie, odsuwa się powoli na północny wschód w kierunku Finlandii. Jutro po południu będzie już nad północno-zachodnią Rosją. W jego miejsce z południa zbliża się do nas strefa zachmurzenia frontowego, powiązana z niżem znajdującym się obecnie nad Węgrami i Słowacją. Jutro wieczorem centrum tego niżu dotrze nad północną Polskę w rejon Zatoki Gdańskiej. Stąd duże zachmurzenie i opady deszczu. Ze wschodu napływa teraz suche i chłodne powietrze polarno-kontynentalne. Natomiast jutro zacznie napływać już wilgotne powietrze z południowego wschodu, z rejonu Morza Czarnego. W nocy chmur będzie przybywać. Padać zacznie w drugiej części nocy na południu województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, wzrastający do dość silnego na wybrzeżu. Temperatura od 12 do maksymalnie 16-17 stopni nad samym morzem. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1016 hektopaskali i zacznie spadać. W środę chmury zakryją praktycznie całe niebo i przez cały dzień. Tylko z małymi przerwami będzie padać. Wiatr na wybrzeżu nawet silny do 55 km na godzinę. Temperatura od 17 do maksymalnie 19 stopni w okolicach Kwidzyna. Ciśnienie zacznie się wahać. Na Bałtyku w nocy wiatr północno-wschodni skręcający na wschodni osiągać będzie prędkość do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro już nieco silniejszy do 7 stopni. Wiać będzie ze wschodu. Dziękuję za uwagę. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.